Rezerwat Dolina Klucz Wody leży na Wyżynie Olkuskiej pomiędzy miejscowościami Biały Kościół i Gaczki. W Dolinę Klucz Wody wchodzimy z parkingu znajdującego się przy ulicy Klucz Wody w miejscowości Biały Kościół. Potok Klucz Woda stanowił w czasie zaborów granicę pomiędzy Austrią i Rosją, o czym przypomina widoczna teraz tablica. Malownicza Dolina Klucz Wody jeszcze kilkadziesiąt lat temu była użytkowana rolniczo. Znaczna część jej gruntów jest nadal własnością prywatną. Zaprzestanie działalności rolniczej spowodowało szybkie zarastanie doliny lasem grądowym i różnego rodzaju zaroślami, które znakomicie utrudniają podziwianie ciekawych form skalnych otaczających dolinę. Umieszczona przy szlaku tablica informuje o znajdującej się w pobliżu malowniczej skale zamkowej, prezentując jej zdjęcie. Obawiając się, iż może być ona w dużej części zasłonięta i, mając nadzieję na lepsze widoki, wdrapałem się boczną ścieżką na wierzchowinę.
Niestety spotkana tam osoba rozwiała moje nadzieje, więc nie pozostało mi nic innego, jak zejść z powrotem w dolinę. Moje obawy były jednak bezpodstawne, bo skała zamkowa, widoczna z doliny, prezentuje się okazale. Nie zmienia to jednak faktu, że inne skałki pozostają w dużej mierze zasłonięte. By przyjrzeć się tym skałkom bliżej, przeszedłem na drugą stronę potoku w pobliżu jednego z czynnych tu jeszcze gospodarstw. Pomimo bliskiego podejścia, skałki nie były zbyt dobrze widoczne, więc wracam z powrotem na szlak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rosnący po obu stronach ścieżki barszcz zwyczajny nadaje całej dolinie bardzo dziki wygląd.
o nie tak dawnym użytkowym rolniczym doliny świadczą uschłe drzewa owocowe. Dno doliny zamyka ogrodzenie czynnego jeszcze gospodarstwa. Ogrodzenie to można obejść zboczem. Przejście nie jest jednak zbyt wygodne, zwłaszcza gdy się trzyma w ręku kamerę, więc trochę się zasapałem. Tak doszedłem na skraj miejscowości Gacki. Teraz trzeba wrócić na parking.